szaro, buro i ponuro. Ciemno, ciemniej i coraz ciemniej. Takie energie są teraz wokół nas. Z pewnością w ostatnich dniach i tygodniach pojawiło się na Twojej drodze, drodze do realizacji marzeń, idealnej wizji życia, szczęścia, spełnienia tego wszystkiego, czego pragniesz, mnóstwo kamieni, problemów, trudności i barier. Bo energie negatywne atakują w tym momencie z każdej strony i uderzają w najbardziej czułe miejsca. Jeżeli od miesięcy pracujesz nad tym, aby spotkać Twoją drugą połowę, to dokładnie teraz zrobią wszystko, by Cię zatrzymać. Jeżeli tak pięknie rozwijasz Twoje talenty, może rozwijasz Twoją nową działalność, to dokładnie teraz zatrzymają Cię, zablokują ten przychód, ten rozwój w każdej dziedzinie. Coś jest dla Ciebie ważne, bardzo ważne, dokładnie tam uderzą. Może już uderzyły, a może w kolejnych dniach i tygodniach, bo ten czas ciemności jeszcze przed nami. Czyli już jest ciemno, ciemniej, a będzie jeszcze ciemniej. I to nasze spotkanie jest nie po to, aby Cię straszyć, powodować jakieś negatywne emocje. To spotkanie jest dlatego, że siły wyższe dokładnie teraz mają dla Ciebie bardzo ważną wskazówkę. Na ten czas i kiedyś, gdy może za kilka miesięcy coś skieruje Cię właśnie do tego 134 spotkania. To będzie właśnie taki moment, gdzie te wskazówki możesz wykorzystać jako kolejny klucz do szczęścia i spełnienia. Nasze dzisiejsze spotkanie mogłabym zacząć od słów spiesz się powoli. Albo gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. A może rozpoczniemy je od takiego dowcipu, anegdoty, którą na pewno znasz. Spotyka ślimak ślimaka. Cześć, a ty gdzie tak pędzisz? Spiesz się powoli, czyli dokładnie w tym momencie czas, by się wycofać. Ale jak zrobić to, by było idealnie? Jak zamknąć te drzwi przed światem, by to czarne i mroczne, te burzowe energie mogły przejść, pójść dalej, kiedyś te drzwi otworzyć? I gdy będziesz wewnątrz, to jak szczególnie je zabarykadować, aby nic nie dostało się do środka? Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy jak zwykle, naturalnie, od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, a następnie krok po kroku przejdziemy do wszystkich wskazówek, przesłań, inspiracji na kolejny czas i otrzymasz dzisiaj 134 klucz do szczęścia i spełnienia, który będzie Ci potrzebny, aby zamknąć pewne drzwi, gdy nadciąga zawierucha. Gdy gdzieś na horyzoncie słyszysz odgłosy burzy, to czasami lepiej zabarykadować drzwi i okna i przeczekać ten czas w bezpiecznym miejscu. Oczywiście chodzi tutaj o symbolikę, bo może jesteś taką osobą jak ja, która uwielbia burzę i właśnie w takim momencie wychodzi na zewnątrz, by nałapać najwięcej tych świeżych energii. Chodzi tutaj oczywiście o znaczenie symboliczne negatywnych energii, barier, problemów, trudności, które nadciągają jak taka burza piaskowa, jak zawierucha i próbują Cię zatrzymać na Twojej drodze.